historia brzmi tak abstrakcyjnie, że aż niemożliwe, że wydarzyła się naprawdę. Wyobraźcie sobie, że włamujecie się do czyjegoś domu, a zamiast szukać wartościowych przedmiotów, idziecie do kuchni i zaczynacie smażyć frikadelę. Brzmi absurdalnie? Zostańcie z nami, aby dowiedzieć się więcej o tej niesamowitej sytuacji, która wydarzyła się w Etten-Leur w Holandii. W nocy ze środy na czwartek policja w Etten-Leur w północnej Brabancji otrzymała zgłoszenie o włamaniu. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze odkryli coś, czego się nie spodziewali. Złodziej był już w środku domu, ale zamiast kradzieży zajmował się smażeniem frikadeli. Frikadele to popularne holenderskie kiełbaski, które zwykle podaje się smażone. Policja natychmiast zatrzymała złodzieja na gorącym uczynku. Na oficjalnym koncie Polity Basis Team V-Rise na portalu X funkcjonariusze opisali, jak zastali złodzieja przy kuchence. Jeden z policjantów na Instagramie powiedział: on naprawdę miał spory apetyt. Tego nie zapomnimy szybko, to naprawdę coś niezwykłego. Zatrzymany został przewieziony na posterunek, gdzie czeka na dalsze postępowanie. Co ciekawe, frikadele zostały skonfiskowane jako dowód rzeczowy. Policja potwierdziła. To jest dowód. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji i jakie są wasze najdziwniejsze historie związane z włamywaczami. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i historiami.